Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Szal32, to jest kolejny odcinek z Bioshock 2 i dzisiaj... Dzisiaj powalczymy z przy... Walczymy przy pomocy naszego bota. Andrew Ryan is dead, but the tyrant dwells within us all. Remember, we reject the gene. We reject the self. We reject the tyrant. Okay. I'm told that the people grow tense and isolated in the absence of the sun. Now they clamor for a psychiatrist. Do they miss the state censor, I wonder? Wartime seizure of private assets? Or the Cheka police vanishing them in the night? Regardless, this Lamb woman is said to be the foremost practitioner in her field. Fine. If she can quiet the rattling of the Great Chain's weakest links, I will leave her to it. Okej. Skoro tam przed chwilą ta lamp chyba mówiła, że Ryan nie żyje, czyli jednak to nie może być przed pierwszą częścią, tylko musi być po pierwszej części. No ale tak mi się wydawało, że to było, że gdzieś kiedyś słyszałem coś, że to było, że to są wydarzenia przed pierwszą częścią. No ale Ryana zabiliśmy w pierwszej części, więc skoro tutaj nie żyje, to musi być po pierwszej części chyba, nie? You a dead man. 10 years, Subject Delta, since I watched you put a gun to your head and pull the trigger. But take heart. Out of your pain, paradise was born. I don't know how you survived, but your suffering is over now. These men will ease your burden. Please understand that like all I have done, this is an act of love. It is Sophia Lam. She has found you. Right. Okej, okay. I znowu pod wodą. No dobrze. Now you know of the enemy we share, Sophia Lam. The camera in your helmet allows me to watch through your eyes and help you to fight her. Okay. Motylek. No, komora witalna.
security cameras belong to Lam. But if you are clever, they can be made to serve you. No okej. Chyba się udało. No, no i jak trafiamy w nie podczas hakowania w te niebieskie cośki, to dostajemy jakieś bonusy. No to hakowanie wszelkich przedmiotów, no to oczywiście znamy z poprzedniej części. Pozbierajmy to wszystko. Na panel wyłączania botów. Jesteśmy kamieniami, które wybudują drogę. No dobrze. To toy with you like that ever again. This plasmid is for you. If I'm right, you can use it now. Please, find me. Okay. Telekineza. You can even catch grenades and throw them back. Okay. Mam nadzieję, że to pomoże. Tego nie można. Czemu nie? A tu co? Hmm.
Dobra, możemy tak chyba w nieskończoność. Ty, uważaj. Dobra, idziemy. Ona zna drogę. Okay. There would be no rupture without me. No city without the Atlantic Express. Ryan took his first grand tour on my flagship coach. These days, personal bathyspheres are all the rage. My rails only connect the oldest parts of Rapture now. And the city's just left me behind. Plenty of cash in the bank, though. This private vehicle craze will blow over soon. Okay. Pamiętacie, nasza podstawowa broń w jedynce. Co tu mam? Some kind of genetic wonder drug called Adam. I've read the word splicer scribbled on walls like a warning. One of them cornered me and Christ, his face! I had a gun, but I choked. And then out of nowhere, we both heard this singing. And he took off like hell on wheels. It sounded like a kid. A little girl. Cindy's alive, I know it in my gut! Ten gość chyba tutaj przybył właśnie po tym, jak już w Rapture się stało, co się tutaj stało i... I chyba swojej córki szuka. Która tutaj była. Zobaczmy tutaj. Okej, zbieramy wszystko, co się da. Wszystko może się przydać. To jest ta kawiarnia. Dobra, tu już chyba nic więcej nie ma. Okej.
się chyba coś fajczy. No kurde, już mamy max. To co, bociku, idziemy? Co mam, Max? Chyba muszę zacząć z tego wszystkiego częściej korzystać. Okej. Ach, Sophia Lam is using the splicers against you. Most big daddies are like her slaves, guarding the little ones. But someone has awakened you. To save yourself, you will come for her. But Eleanor has a destiny, one you cannot share. There is no place for you in paradise. Okay. Chodźmy tutaj. We must account for the role of evolution. Depression, fits of panic, sexual pathos. All responses to ancient selection pressure. The irony is that this theory is why Ryan's people invited me here. They mistake my study of natural law for the worship of competition. Remember, Eleanor, one must know the beast before it can be slain. Okej. Chyba jest tutaj dużo więcej tych nagrań niż w poprzedniej części. Dużo częściej się na nie trafia.
Tak mi się wydaje. Okej, mamy automat. Dobra. O, dostaniemy darmowy przedmiot w zamian za niebieski ten. Okej, apteczki i strzałki hakujące. To sobie mogę kupić parę. No ale bez przesady, bo... później mogą się ten... później możemy znaleźć... o nie, znowu ten. Quickly, head for the elevator. Ale co tyle ciekawych rzeczy. Chodź tu. No okej. Okej, myślałem, że już na mnie się ten się wziął alarm, ale tu jest tylko jedna kamera, która jest nasza. Okej, do windy. Sporo ich tu. Now, here is what the children tell me. You are a very old Big Daddy, bonded for life to a single little one. When you are apart for too long, your body begins to shut down like a coma. As long as the girl is in the rapture, you are trapped here as well. The name of your little one is Eleanor Lamb, daughter of Sophia. She is kept at Fontaine Futuristics on the other side of the city. You must go there and save her before it is too late. Okay. Dobry. Specjalna amunicja. No proszę.
Więc będziemy mogli się bawić łapkami. Z naszym pociągiem nie spóźnisz się, o ile się na niego nie spóźnisz. Fajnie, że możemy je podnosić. Dr. Siu Chong's death was a nasty blow to the Protector program, but I'm gradually settling into his role, picking up the slack that his carelessness left behind. We are gaining steam again, but I'm not satisfied. Yes, the Big Daddy defends the girl, but he is programmed only for the fight. Like a sheepdog who wanders off unless a wolf is tearing at his flock. When no aggressor is present, he regards his little sister as he might a common houseplant. We need something more. Something stronger. An unbreakable physiological bond. Okay. Co mamy tutaj? Kupimy sobie jedną apteczkę. Municji na razie nie musimy dokupywać chyba. No dobra, dworzec kolejowy. Z tym jeszcze chwilę poczekam. You see? This is why I must fight Sophia Lam. She is using the new little ones for something, and I have returned to rescue them. If I do not, more children will die for my sins, and the Rapture nightmare will repeat forever. Now, we must talk... Citizens of Rapture, this is Subject Delta. Behind that mask hides an enemy of the people, without soul or sympathy. It is a beast apart, and as family, we must tear out its jaw and drive it back into the sea. Lam will take this place apart to fight you. Please hold back the splicers until we escape. Okay. Oh, shit!
Okej. Thank you. Now I must leave you, and I am sorry for this, but there are others I must help before the city drowns. This man Sinclair, he is an ally, and will guide you to Eleanor. Goodbye, Herr Delta, and good luck. Well, look at you. A bona fide knight in armor, complete with iron horse. The name's Augustus Sinclair, sport. Esquire. Old Tannenbaum and I share an interest in the old Fontaine building, the very same place you'll find Eleanor Lamb. I think you and I can do business. Take the train to Ryan Amusements. I'll see you shortly. Gdzieś tu jest kamera. Tam. No. Okej. Co my tu mamy? Dobra, pozbierajmy sobie. Te nity pułapki w sumie można wykorzystać w nieźle, bo przyczepialiśmy do jednego z tych. Bo mi się pomyliły, zamiast zwykłych nitów strzelałem z tych pułapek. Bo już przyczepiały się do tego gościa, co było dosyć ciekawe. Wszyscy wokół niego dostawali. Dobra, czy jest sens w ogóle? Chociaż dobra, jest sens hakowania, bo możemy dostać coś za darmo. No właśnie. Dostawanie rzeczy za darmo jest fajne. Okej, tutaj apteczka. Nic tu więcej chyba ciekawego nie widzę. Także idziemy. Będziemy jechać pociągiem. Myślałem, że nam pokażą trasę. A szkoda. Fajno by się oglądało tak. Ciekawe w ogóle podwodny pociąg. W poprzedniej części byliśmy prowadzeni przez tą taką kapsułę, nie? Pod wodą. Whoa there! Now better apply the brakes unless you're aiming to dash yourself against that glacier up ahead. As you can see, Chief, the station here is iced over. To reach Eleanor Lamb at Fontaine headquarters, we'll have to clear the way. Now, in order to melt that ice, you'll need a plasmid like a handful of hellfire. We used to sell a fine old product called Incinerate in the amusement park up yonder. Go on and find a way in. I've already been on all the rides. Okej, w takim razie musimy zdobyć stare, dobre spopielenie. Ej, ja to chcę.
No, nie mamy tego. W ogóle jakoś rzadko wykorzystuję te moc plazmidów. Okej, tutaj pewnie będziemy tędy wracać. Będziemy mogli wykorzystać z popielenia. Albo znowu ktoś z umiejętnością z popielania będzie przed nami uciekał i nam zagrodzi tak tą drogę. Okej. Eleanor is progressing brilliantly. My physical participation in her birth was minimized, of course. It is vital that I am unhindered by nature's crude bias. I will be, above all, her intellectual progenitor, loyal not to her, but to the people she will ultimately save. But I admit, it is with some measure of pride that I review her marks in standard intelligence tests. As an agent of our beliefs, she may surpass even me. Kto tam już we mnie strzela? Co tu mamy? Co mi ciekawego? Cloud! Fucking Cloud! You think you're so funny! I deserve no chodź tu. I do. Pociski. Czyli chyba czeka nas jakaś fajniejsza broń. Coś czuję. Ciekawe, jak to wyglądało, jak oni to budowali. Podejrzewam, że najpierw wybudowali całe to miejsce, później je wysuszyli. Je całe od środka. Tak to całe pewnie wszystko było zalane. Znaczy się całość wybudowali, a później pewnie stawili meble i w ogóle. You're a rare old model, son. Alpha Ceres, I believe. Now, Rapture's full of scientific wonderments just like you. And if we can sell them to the world at my price, well, curing your condition ought to be a cakewalk. Once we find Eleanor, the sky's the limit. Okay, chwila, co tu jeszcze jest? Tam jest jeszcze przejście. Ale zamknięte. Tam jest zamknięte. Trochę kasy może się przydać. Okej. Ja to chcę. Ludzie, ja to tak bardzo chcę. Jak się tam dostać? Może tym? Nie.
Ulepsz broń. No najpierw bym musiał tamto dostać. Warto zaczekać z ulepszeniem broni, żeby najpierw zdobyć tamto. Obrażenia i wielkość magazynka. Chyba obrażenia, myślę, co tu jest. Moduł dobijania świdrem. Ulepszenie nagrzewania lignitownicy. Aha, zwiększenie obrażeń, oszczędność paliwa, a tutaj co to działa? Jak to działa? Aha, no ciekawe. To chyba sobie zainwestujemy w to. Tak, znowu nie. Nie z tego strzelam. Ale ja bym wolał to. Kurde. Dobra. Myślę, że to się nam przyda na razie bardziej. Bo z jakiegoś powodu to tu było. I może warto było tego teraz nie wydawać. Chociaż może będzie mało amunicji do tamtego. No dobra, nieważne. Dalej pójdziemy w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, jestem Shadbrzyś2, to był Bioshock 2. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.